Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Warszawie, na Mokotowie, w gabinecie terapii holistycznych, gdzie przyjmuje Pani Magda Polc. Witam Panią, Pani Magdo. Witam. Chciałabym Panią zapytać, jak to się stało, że Pani zaczęła taką zupełnie nową drogę życiową? Bo wiem, że zajmowała się Pani wcześniej czymś zupełnie innym. Czy mogłaby Pani troszeczkę powiedzieć nam o sobie? Tak, to jest fakt. Rzeczywiście zajmowałam się czymś zupełnie innym. Z wykształcenia jestem tłumaczem. Iloma językami Pani włada biegle? Władam 5, natomiast tłumaczem jestem z języka rosyjskiego i angielskiego. I zaraz po studiach wyjechałam do Hiszpanii, gdzie mieszkałam przez lata. Tam pracowałam w oddziale szwajcarskiego banku. Czyli pewnie miała Pani samych VIP-ów, bo podejrzewam, bo sama Hiszpania, z tego co wiem, to w Marbei była Pani. Tak, to się zgadza. W Marbei rzeczywiście obsługiwałam klientów takich, można by to powiedzieć, że z najwyższej półki, czyli osoby dysponujące olbrzymim majątkiem. A w szwajcarskim banku znalazłam się głównie ze względu na znajomość języków, ponieważ były to osoby w zasadzie z całego świata. Przyjeżdżają tam najbogatsi Rosjanie, Anglicy, Niemcy, także znajomość tych języków bardzo mi pomogła. No i tak jak to się działo samoistnie, ta kariera zaczęła się rozwijać i było mi tam fajnie. Pani Magdo, i właśnie to gdzieś mi się tutaj nie zgadza, ponieważ ja tutaj Panią spotkałam na Mokotowie, w gabinecie terapii. Jestem proszę Państwa, po masażu u Pani Magdy i dlatego chciałam w ogóle z Państwem o tym porozmawiać, ponieważ było to naprawdę coś niesamowitego. I właśnie zainteresowała mnie cała historia tutaj Pani Magdy, jak to się stało, że jakby zrezygnowała z takiego życia światowego, gdzie no, pracowała dla największych korporacji, banków i w ogóle po prostu była zupełnie kimś innym w pewnym sensie. A tutaj nagle ja spotykam taką osobę po prostu w małym, przytulnym gabineciku. Jak to w ogóle się porobiło, Pani Magda? Skąd to się wzięło? Był to, Pani Malwino, świadomy wybór. Aha. Niemniej ta zmiana przebiegała wieloetapowo. To znaczy w pierwszej kolejności troszeczkę wymuszały ją pewne okoliczności życia. W pierwszej kolejności oddział mojego banku wycofał się z Hiszpanii. Miałam propozycję stanowiska w centrali tego banku w Szwajcarii. W Szwajcarii. Niemniej poszłam trochę za głosem intuicji, która mówiła mi, że jeszcze mam coś w Polsce do zrobienia. W związku z tym zdecydowałam się wrócić. Kontynuowałam tutaj karierę bankową, z kolei tym razem w Banku Luksemburskim. Natomiast ten oddział banku również wycofał się z Polski. I okoliczności życiowe tak się złożyły, że w efekcie już do bankowości nie wróciłam, ponieważ czułam, że ciągnie mnie w inną stronę, w zupełnie innym kierunku. Potem miałam niedługą przerwę ze względu też na okoliczności rodzinne, urodziłam dziecko. Opieka nad dzieckiem mnie zajmowała, niemniej ja jestem taką osobą z natury dosyć energiczną i wiedziałam, że jakby będę się dalej rozwijać zawodowo, w związku z tym otworzyłam własną firmę, ze wspólniczkami otworzyłyśmy przedszkole. I teraz prowadzę przedszkole prywatne na warszawski profil. Tak, zupełnie inny profil. Niemniej ja tak trochę w duchu się śmieję, że mam duże zdolności adaptacyjne i szybko się przystosowuję do sytuacji nowej. W związku z tym jest przedszkole na warszawskim Mokotowie, nazywa się Nasz Mały Domek. Na jakiej ulicy? Na ulicy Malczewskiego. Zapraszam serdecznie. Natomiast no, to też mi nie wystarczało. Czyli zawsze, Pani Magdo, gdzieś było coś, gdzieś tam w środku, co w duszy grało, że gdzieś tam wiedziała Pani, że to jeszcze nie to, tak? Z tego, co rozmawiałyśmy wcześniej. Tak, jak tak. To? Że to jakby jeszcze jest coś gdzieś ukrytego, czego, znaczy nie byłam w stanie dokładnie powiedzieć, co to jest i co mogłabym robić.
I dopiero spotkanie z panią Zosią Świklińską spowodowało, że ukierunkowałam się na tą działalność terapeutyczną. Ponieważ okazało się, że mam takie możliwości, wypracowałam sobie takie zdolności. Można powiedzieć, że urodziłam się z jakimiś określonymi predyspozycjami, które postanowiłam rozwijać w taki sposób, że kończyłam kursy różnego rodzaju, szkolenia, kursy Polskiego Instytutu Refleksologii, bo tym się głównie zajmuję, refleksologią. Ten zabieg, o którym pani opowiadała, był to zabieg refleksologii twarzy i głowy. To jest też zabiegi przeprowadzam zabiegi refleksologii dłoni, rąk oraz stóp. Natomiast szkoliłam się też w zakresie duchowego uzdrawiania, skończyłam kursy reiki, także te terapie łączę. Czyli tak naprawdę pani się zajmuje, to już teraz rozumiem, proszę państwa, skąd to takie uczucie, gdzie jak się wchodzi do pani Magdy, od razu po prostu, jak tylko ona się zbliża, to człowiekowi się robi po prostu błogo. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Dlatego w ogóle zainteresowałam się tutaj osobą właśnie pani Magdy, co to w ogóle jest. Ja to nazywam darem w pewnym sensie, prawda? Jak pani by widziała ten dar? Czyli to nie jest tak, że człowiek ma coś, tak po prostu myk i po prostu budzi się i robi. Pani jakby też włożyła w to swoją pracę, pieniądze, czas i kawałek swojego życia, tak? No, oczywiście, bo to jest też tak, niektórzy nazywają to darem, inni nazywają to jakimiś predyspozycjami. Każdy z nas rodzi się z właśnie użyję tego słowa jeszcze raz, z predyspozycjami w jakimś konkretnym kierunku. Ja bardzo długo tych predyspozycji nie mogłam odkryć. Chociaż od dziecka marzyłam o tym, żeby zostać lekarzem. Czyli gdzieś cały czas jakieś coś związane z tym, żeby pomóc człowiekowi. Tak, żeby się kimś zająć, zaopiekować, to jest w jakiś sposób wspomóc w takim byciu też. I pracując za granicą w bankach, na wysokich stanowiskach, to jakby nie szło w parze, prawda? Nie udało się pani zrealizować jakby zupełnie tego. Zupełnie nie szło to w parze. To było, jakbym powiedziała, zupełnie na skrajnym biegunie tego, co robię teraz. Z wielu rzeczy jakby trzeba było w tym procesie zrezygnować. Natomiast no, był to świadomy wybór i teraz ja odczuwam wielką satysfakcję i można powiedzieć, że raduje się moja dusza, kiedy mam możliwość wykonania takiego zabiegu, przebywania z kimś, czy też samego kontaktu. Tak, to nie jest tylko tak, że pacjent czuje się fajnie w trakcie zabiegu i po zabiegu, ja też. I to jest, no czerpię z tego ogromną przyjemność i radość. No właśnie, to jest rzadkie, pani Magdo, to od razu widać u pani, to jest właśnie to coś, proszę państwa, gdzie ja absolutnie zachęcam wszystkich tutaj do przyjścia do gabinetu do pani Magdy. I no, na razie dziękuję pani serdecznie za rozmowę, zapraszamy państwa jeszcze na następne tutaj odcinki naszych spotkań. Dziękuję serdecznie pani Magdo, dziękuję. I zapraszam. Dziękujemy.